Dzień dobry, nazywam się Maria Dejmek, jestem aktorką i mamą niespełna rocznego Gustawa, Gucia. Nazywam się Agnieszka Kudela, jestem wedding plannerem, trenerem oraz mentorką, a prywatnie jestem żoną i mamą piątki dzieci, z których niestety troje jest już w niebie. Mam na imię Basia i działam w sieci ucząc mamy gotować głównie. Jestem mamą dwóch chłopców, Ludwika i Gucia. Nazywam się Ania Tabaj, jestem mamą dwójki dziewczynek i anielskiego chłopczyka. Piszę bloga tabajka.pl na temat świadomego rodzicielstwa po przejściach. 2 lata temu na przełomie września-października, dokładnie w tym okresie, który mamy teraz, 2 lata wstecz. To się stało dokładnie dzisiaj, 5 lat temu. No, dzisiaj jest rocznica tego momentu, kiedy trafiłam do szpitala. I to było w takim momencie życia, kiedy wszystko nam się super układało i właściwie przez większość życia, myśląc o tym, że będę miała problem z zajściem w ciążę, bo tak wyglądało to z wyników badań, zaszłam w ciążę bardzo szybko. Po tych 12 tygodniach, kiedy się zwykle nie mówi wszystkim, ja myślałam, że to już jest okej, że już przeszliśmy przez to, co najgorsze. No a tymczasem niestety nie zawsze tak jest i w naszym przypadku to był 30 tydzień, kiedy po prostu tego dnia przestałam czuć ruchy dziecka i pojechaliśmy do szpitala. To nie był taki jeden punkt, bo jeśli mówimy w kontekście straty, u mnie to był proces. Zaczęło się niedługo po ślubie, czyli już w 2010 roku, kiedy wiedzieliśmy od razu, że chcemy się starać o dziecko. Wtedy przyszła pierwsza strata, już w 6 tygodniu ciąży. Dla nas było to o tyle łatwiej, że mieliśmy alibi. Tak, że gdzieś tam medycznie coś się losowo podziało i nie dało się inaczej. Później były różne diagnozy, opinie lekarzy. Większość była taka, że szybko, 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 kolejna ciąża, kolejne dziecko, bo nie wiadomo, jak to będzie w przyszłości. Więc człowiek niemedyczny się posłuchał, postaraliśmy się i była druga strata. Troszkę później, bo w 10 tygodniu. No i to już bolało, bo były nadzieje, bo przecież medycznie było teoretycznie już wszystko w porządku. No i wtedy chwilkę odczekaliśmy. I właściwie już czekaliśmy na swoje własne psychiczne zielone światło. I była trzecia ciąża, wyleżana, wyczekana, ze strzykami z heparyny, pod bardzo czujną opieką ginekologów, przez właściwie niemalże połowę spędzoną w szpitalu na patologii ciąży w razie W, w której teoretycznie nic takiego się złego nie działo, wszystko było takie na granicy. Więc wtedy świat się zawalił, ja jeszcze miałam wielowodzie. Wydawało mi się, że to jest największa tragedia, jaka może nas spotkać, tak? Nie wiedzieliśmy, co przed nami. Później na tyle zaczęły się przepływy krwi psuć, że zdecydowali o cesarskim cięciu, ale ciąża była donoszona, to był 37 tydzień. Krzysiu urodził się w właściwej wadze urodzeniowej, natomiast wzięli go tuż po cięciu na oddział wcześniaków. No i wtedy się zaczęło. Wtedy się zaczęła równia pochyła złych wiadomości. Czyli leżałam na sali wybudzeniowej i czekałam na moje zawiniątko, na upragnionego synka, a przyszła pani neonatolog i zaczęła sypać diagnozami. No i wtedy zaczęła się nasza taka emocjonalna gehenna zmierzenia się z rzeczywistością, na którą zupełnie nie byliśmy przygotowani. Najtrudniejsze było chyba niezrozumienie do końca, czym to jest. Nie wydawało mi się, że to jest żałoba. Myślałam, że to jest strata po prostu, jakaś strata. A bardziej pożegnanie się chyba z marzeniami o rodzinie i zastanawianie się właśnie nad tym, czy będę kiedyś miała rodzinę. To było najtrudniejsze. Wydawało mi się, że to w ogóle nie łączyłam tego z żałobą i z tym, że to trzeba będzie jakoś przepracować. Myślałam, że to trzeba nadrobić, czyli spróbować postarać się jeszcze raz o dziecko. Najtrudniejsza była dla mnie świadomość tego, że nic nie mogę zrobić, że nie ma pieniędzy na świecie, które mogłabym uzbierać, aby to zmienić,
że nie ma znajomości, o którą mogłabym się postarać, aby to cofnąć. Do końca życia będzie brakowało przy moim stole dziecka, że nigdy nie wezmę go w ramiona, że nigdy nie pokażę mu, jak strasznie i nieskończenie go kocham, że nie będzie biegał po domu. Strasznie trudne było dla mnie to, że miałam wrażenie, że inni nie dają mi prawa do przeżywania tej straty po swojemu. Że pytają mnie za każdym razem, jaki to był tydzień ciąży, jak gdyby to miało dawać mi lub odbierać prawo do przeżywania żałoby. Strasznie trudne było dla mnie to, jak w szpitalu położono mnie na sali z mamą, która wciąż była w ciąży. Ja byłam na jednym łóżku, ona na drugim i wzajemnie nie byłyśmy w stanie znieść swojej obecności, gdyż dla każdej z nas było to za dużo. Gdy ja wiedziałam, że nigdy nie usłyszę bicia serca swojego dziecka, musiałam słuchać bicia serc innych dzieci. I choć życzyłam im z całego serca jak najlepiej, nie mogłam pogodzić się z tym, że w moim brzuchu tego nie ma. A kiedy wydawało mi się, że to już najgorsze, co nas tam w tym szpitalu spotkało, rano okazało się, że dzieciątko mojej koleżanki z sali również odeszło. I kiedy wydawało mi się, że więcej cierpienia nie pomieszczę, byłam świadkiem jej nieskończonej tragedii. Byłam świadkiem tego, jak idzie na salę porodową i wraca bez dziecka. Bardzo trudne było dla mnie to, gdy usłyszałam diagnozę po raz pierwszy od lekarza i gdy zaczęłam tak strasznie płakać. Za chwilę zaczął płakać też mój mąż, a pan doktor powiedział do nas, żebyśmy nie płakali, bo jeszcze będziemy się z tego wszystkiego tutaj śmieli. Gdy usłyszałam te słowa od doświadczonego położnika, nie zdawałam sobie jeszcze sprawy, że jest to początek oprócz żałoby, ale takiej ogromnej, ogromnej samotności, która zamieszkała w moim życiu. Pamiętam, jak byłam zaskoczona w szpitalu pytaniem, czy chcę pochować dzieci. Z uwagi na to, że jak umiera nam ktoś bliski, to nikt się nas nie pyta, czy chcemy pochować dzieci. I zastanawiałam się, w pierwszej chwili powiedziałam, że nie wiem, bo w ogóle nie byłam gotowa na to wszystko, ani na to pytanie. I powiedziałam, że oddzwonię. Potem miałam wyrzuty sumienia, że nie zgodziłam się od początku. Strasznie się bałam tego, że jeżeli postawię dzieciom pomnik, to wtedy miałam wrażenie, że jakby jeszcze bardziej się to nie odstanie, jakby jeszcze bardziej będę cierpieć. Dzisiaj po tylu latach muszę powiedzieć, że ten pomnik daje mi nawet ukojenie. I jest taką piękną pamiątką i bardzo się cieszę, że miałam czas na podjęcie tej decyzji i że ona była przemyślana. Pamiętam, jak jedna z bliskich nam bardzo, bardzo osób powiedziała, że nie przyjdzie na pogrzeb, bo ma w tym czasie pogrzeb kolegi, nawet nie pytając się, na którą godzinę to będzie. Nie wiedząc, że akurat na pogrzeb będziemy chcieli iść z mężem tylko we dwoje, bo tak naprawdę najbliżej byliśmy z dziećmi. I pamiętam wtedy słowa mojej mamy, gdy miałam wrażenie, że każdy po prostu umniejsza naszej żałobie, która tak pięknie powiedziała, że dla niej nie ma znaczenia, czy dziecko miało 2 cm, 22 cm, czy 182 cm. To były jej wnuczęta i to było takie piękne i bardzo mojej mamie za tą mądrość dziękuję, bo ona jest ze mną do dziś, bo tracąc dziecko, my nie tracimy ciąży 12 tygodnia, 18 czy 8. My tracimy dziecko i całe życie z nim, którego już nie będzie. A to dziecko traci całą swoją piękną szansę na życie, której przynajmniej w zgodzie z religią, w której ja jestem wychowana, już nigdy nie dostanie. Gdy byłam w szpitalu, na ostatnim USG okazało się, że ciąża jest bliźniacza. I lekarz zrobił takie piękne zdjęcie i ja później, jak młoda lekarka, miała taką teczkę ze wszystkimi dokumentami, gdyż to było poronienie zatrzymane, więc i ja podeszłam do niej i poprosiłam, czy ja mogłam wziąć to zdjęcie i pokazać je mężowi,
żeby on zobaczył oboje dzieci. A ona zapytała się mnie, a co to za różnica, jedno czy dwoje? I nawet nie pamiętam do dziś, czy je mężowi pokazałam, czy nie. Chyba właśnie to zderzenie oczekiwania kontra rzeczywistość, bo teoretycznie, mimo że byliśmy przygotowani, że coś tam może pójść nie tak, no to wiadomo, że gdzieś tam ta ogromna wiara rodzica, no zawsze człowiek, przynajmniej my, widzieliśmy tą szklankę do połowy pełną, a czytało się przecież jeszcze tyle forów internetowych, to był rok 2012, czyli jeszcze to wsparcie facebookowe nie było, jeśli chodzi o grupy, tak rozbuchane jak teraz. Raczej to była ta stara, tradycyjna metoda drążenia, widzenia gdzieś tam iskierek w tunelu, że były różne przepowiednie, które kończyły się jednak happy endem. Złe przepowiednie, które kończyły się happy endem. No u nas tak nie było. U nas właściwie zaczęła się mocne ciągnięcie nas w dół po każdej wizycie widzeniowej u synka, bo spędziliśmy w sumie, Krzysiu żył 11 miesięcy, z czego 8 miesięcy ciurkiem spędziliśmy w szpitalach, na różnych oddziałach intensywnej terapii. Może z tego był miesiąc na oddziale, w którym faktycznie mogliśmy być z nim 24 na dobę. Głównie były to widzenia 3-4 godzinne w ciągu doby i to było chyba najstraszniejsze, że człowiek by chciał, a nie mógł przytulić, być, poszeptać. Ale chyba najgorsze było to zderzenie z rzeczywistością, która była jeszcze poza nami. Te pytania, czemu tak długo jesteście w szpitalu? Anka, nie przejmuj się, za chwilę zacznie, nie obejrzysz się, zacznie biegać. Widzieliśmy z mężem, co jest grane, ponieważ no, lekarze są dosyć twardzi w obyciu z rodzicami. Przynajmniej nasi tacy byli. Zawsze zostawiali jakieś, może nie wszyscy, ale zawsze zostawiali jakąś tam furtkę, niektórzy, że może będzie dobrze, wiadomo, że w jakby już naszej rzeczywistości, bo myśmy z czasem się przyzwyczaili, że nasza rzeczywistość to jest wyciągnąć go do domu ze sprzętem, w kondycji jakiej jest, wyciągnąć go do domu. Wiedzieliśmy, że będzie chorym chłopczykiem, a nie wiedzieliśmy z jakiego powodu, do dzisiaj nie wiemy. Delikatna wada serduszka, wielotorbielowatość nerek i tak to się sypało. Wszystko było takie, z tym da się żyć, no ale jeśli jest tego tak dużo, my tak raczej staraliśmy się, dobrze, i szukamy osoby, które, dzieci, które mają to i to. Nie wzięliśmy pod uwagę, że nasz synek ma to wszystko, czyli ten ładunek obciążeń był bardzo duży. No i później zaczęła się nasza walka o ten dom, tak jak wspomniałam. Nie chcieliśmy go widywać przez 3-4 godziny. Wiedzieliśmy, że czeka nas opieka hospicyjna. Zmieniliśmy jakby tryb myślenia, odcięliśmy się od tej rzeczywistości, oczekiwań innych. Żyliśmy we dwoje na zasadzie, jakby jutra miało nie być. Zresztą tak nam przepowiadali też lekarze. I staraliśmy się, to moje gdzieś tam wewnętrzne i teraz już publiczne, jeżeli to za mało celebruj, przekuwać wtedy. Urodziny obchodziliśmy co miesiąc, bo wiedzieliśmy, że tych prawdziwych możemy nie doczekać. I tak się stało. No ale udało się wyjść do domu. I wtedy były 3 miesiące takiej naszej przytulnej rzeczywistości, gdzieś tam z epizodami szpitalnymi, oczywiście w święta każdy w szpitalu. Ale to już było nic w porównaniu z tym, przez co przeszliśmy. I tak, i najtrudniejsze było, myślę, to ta równia pochyła, te zniesienie tych diagnoz i tak jak nam pewien mądry człowiek powiedział, kapelan szpitalny, że nasza żałoba nie zaczęła się w momencie odejścia Krzysia, tylko zaczęła się w momencie jego narodzin, kiedy myśmy się dowiadywali o jego śmiertelnej chorobie, o tym zespole wad i wtedy musieliśmy no, faktycznie przyjąć tryb życia, jakby jutro miało nie być, na które kompletnie nie byliśmy gotowi. Oczywiście, mój partner. To są takie chwile, że moim zdaniem najlepiej przeżywać je we dwoje. Wtedy jeszcze nie chciałam o tym w ogóle mówić. To było też na tak wczesnym etapie, że niewiele osób wiedziało, że jestem w ciąży.
ale mój partner wychodził do pracy, więc z tym problemem zostawałam, w dużej mierze zostawałam sama. Oczywiście on zawsze był obok gdzieś, prawda, mentalnie, ale zostawanie samej w domu po tym wszystkim było jakimś koszmarem, którego nie życzę nikomu. Był mój mąż, zaraz potem zadzwoniłam do mamy i do siostry i to mogę powiedzieć, że była taka moja, jest do dzisiaj, piękna drużyna wsparcia. Jednak żałoba jest też takim procesem, który przechodzi się we własnym tempie, ale naprawdę nie wyobrażam sobie przechodzić przez to bez nich. Jestem w tym wszystkim, miałam ogrom szczęścia, że oni pozwolili mi przeżywać ten proces tak długo, jak chcę, po swojemu i na własnych zasadach. Cały czas był mój mąż. My pojechaliśmy właściwie w środku nocy nad ranem do szpitala, także no nie było nikogo innego, bo to też była taka pora. Natomiast mógł być cały czas ze mną. My akurat mieliśmy ogromne szczęście, bo wcześniej sprawdziliśmy dzięki właściwie rodzinie, że jeżeli będzie jakiś kłopot w ciąży, to należy się udać do szpitala o tej najwyższej referencyjności. I tam też się udaliśmy. I dzięki temu myślę, że dostaliśmy taką bardzo fachową pomoc. Ale w momencie, kiedy już jakby nastał dzień, no to przyjechali i rodzice męża, i moi rodzice z innego miasta nawet. I wszyscy byli z nami. Był mąż, zdecydowanie był mąż. Byli dziadkowie, byli bliscy przyjaciele. Tylko jak mówię, to był świat ojomów. To był świat zdrowy, który totalnie nie wyobraża sobie, co się dzieje na tych oddziałach. Myśmy przeszli taką lekcję pokory i z własnego, prywatnego punktu widzenia i obserwując, co się dzieje wokół. Więc faktycznie punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jak ktoś mi mówi, jak wyście to przeszli, to jest no, faktycznie najmniej pocieszająca pociecha. Bo jak można tego nie przejść? Ja zawsze mogę powiedzieć, jak sobie może poradzić mama, która traci dziecko z dnia na dzień zdrowe, tak? Bo dla mnie jest to jeszcze coś gorszego. Więc nie ma takiego targowania się w emocjach, w przeżyciach, w bólu. Po prostu spada to na ciebie i musisz udźwignąć. I nie ma, Bóg tak chciał. Po prostu nie ma wybranych, przegranych, wygranych. Ty masz zadanie i musisz, potrzebujesz to udźwignąć i w taki sposób, na jaki dajesz radę. Wiadomo, że tu jest rola bliskich, jest dużą rolę odgrywa osobowość, siła charakteru. Ale to nie jest tak, że ktoś ci ocenia przez pryzmat, ile łaz wylejesz, bo to, co się dzieje w środku człowieka, to zostaje w środku i mimo upływu lat, widzisz, obiecałam sobie, że łzy się nie poleją, a jednak. Tak, chodziłam do psychologa. I polecam, naprawdę polecam zasięgnąć pomocy specjalisty, dlatego że moja terapeutka pomogła mi uporządkować to wszystko w głowie. Ja wiem, że samej też bym sobie poradziła z tym, bo ja mam dosyć silną psychikę, ale pomogła mi poradzić sobie z tym dużo szybciej, po prostu. Mniej drastycznie i dużo szybciej. O. Poprosiłam siostrę o kogoś sprawdzonego, może o kogoś, u kogo była. I przechodziłyśmy w pewien sposób, pomagała mi przejść przez ten proces. Trwało to do czasu, kiedy zaszłam w kolejną ciążę, która również była zagrożona i bardzo niepewna. Pamiętam, jak strasznie się bałam, jak na jednej sesji powiedziała mi, że jeżeli tę ciążę stracę, to ja już tego naprawdę chyba nie przeżyję. Ja tę ciążę też straciłam. I jednak przeżyłam. I czułam się jak taka straszna kłamczucha i odwołałam wszystkie kolejne spotkania, bo nie miałam siły spojrzeć na nią i pracować z nią dalej. Nie umiem tego ci wytłumaczyć, ale tak wtedy było. Dostałam na początku w szpitalu taką pomoc psychologiczną i proponowano mi od razu spotkanie z psychologiem jeszcze zanim się rozpoczął poród. Ale ja jakoś, nie wiem, miałam taki
taki plan na to, jaki miałam swój własny. Chciałam urodzić i nie chciałam widzieć dziecka wtedy. Dlatego bałam się, że jeżeli się spotkam z psychologiem, to że będzie próbował zmienić moje nastawienie i poprosiłam o spotkanie dopiero po porodzie, czego teraz bym nie zrobiła. Myślę, że teraz poprosiłabym o spotkanie z kimś od razu. Wiesz co, wydaje mi się, że z perspektywy czasu, mówię, teraz bym pewnie szukała, bo mam większą świadomość tego, że taka pomoc jest. Te 7 lat temu, 8, nie szukałam i nie wiem, czy faktycznie nie miałam na to czasu, bo to była droga, dom, szpital, lekarze, internet, szukanie pomocy bardziej w stronę, jak jemu pomóc. Gdzie szukać, akurat u nas nie zadziałało drogie lekarstwo ze Stanów, ani żadna inna zbiórka, nawet publiczna. U nas po prostu była to kwestia czasu, uda się albo się nie uda. Dla siebie nie szukałam pomocy. Wydaje mi się, że o tyle nie było takiej świadomości wśród mam mojego pokroju, bo przecież myśmy się tam trzymały wszystkie razem, te mamy w kuckach klęczące pod tymi śluzami oddziałów ojomowskich. My tam byłyśmy właściwie same sobie i dla siebie. Nawzajem się wspierałyśmy, nawzajem sobie przekazywałyśmy różne i diagnozy, i zaczynałyśmy się już śmiać z różnych anegdot szpitalnych. Wiadomo, że starałyśmy się żyć normalnie. Nie pozwolili nam wejść na spotkanie wigilijne do dzieci. No to z przekorą urządziłyśmy je za ścianą, na normalnym oddziale, z rodzicami innych dzieci. Mimo to staraliśmy się żyć jakoś tam w normalnej psychice, chociaż wiadomo, że każda z nas dźwiga jakąś traumę do dziś. Ale o tyle jest to ważny temat, o który pytasz, bo pamiętam, że ja przecież byłam wtedy normalną mamą, która zaczęła pisać bloga o Krzysiu, opisując jego te potyczki i nasze, a propos właśnie tej rzeczywistości pozaszpitalnej, która oczekiwała, że on zaraz będzie biegał. Ja chciałam troszeczkę ludziom przetrzeć oczy. Najpierw to było dla rodziny, znajomych, później się to gdzieś tam rozrosło. Że on nie będzie biegał, że zobaczcie, jak wygląda życie na ojomie, zobaczcie, jak wygląda walka o życie dziecka, zobaczcie, jak wygląda akceptacja tej rzeczywistości, jaka cię zastaje bez pytania. I pamiętam, że moja pani ginekolog wtedy czytała tego bloga, ta, która się opiekowała tą ciążą, i spytała się, czy nie chcemy stworzyć, w sumie summa summarum, byłoby to coś podobnego do tego, co wy tworzycie. Właśnie opieka, wsparcie, warsztat dla mam takich jak ja. Ja się zupełnie nie czułam na siłach, zupełnie byłam kimś w ogóle spoza świata online nawet wtedy. Tak mało się w tym temacie działa i mówi. Dlatego tu dzisiaj jestem, dlatego tak bardzo wspieram działania wasze i Nikoli. Najbardziej pomocne było dla mnie, paradoksalnie, jak teraz patrzę na to z perspektywy czasu, lekarz nam powiedział wtedy bardzo mocne słowa, ale ta diagnoza była dla nas, myślę, że bardzo pomocna. Powiedział, że straciłam ciążę dlatego, że prawdopodobnie dziecko miało poważne wady genetyczne. Usłyszenie takiej diagnozy absolutnie, to jest runął mój cały świat. Ale po tym, jak wróciliśmy do domu i usiedliśmy z Miłoszem i rozmawialiśmy o tym, to wiedzieliśmy, że mamy dwie możliwości. Albo się załamać, albo podejść do tego tak, że dostaliśmy drugą szansę. I podeszliśmy do tego tak, że dostaliśmy drugą szansę. Druga szansa też nie była udana. To była ciąża biochemiczna. Także niektórzy lekarze w ogóle nie uznają tego za poronienia, ale mój lekarz uznał to jako drugie poronienie. Wydarzyło się to w noc sylwestrową, więc tym bardziej było to drugi taki potężny cios. Ale wiedzieliśmy po prostu, że dostaniemy tę szansę jeszcze jedną. Znalazłam taką książkę, zamówiłam, Przerwane oczekiwanie. Ja czasami
zastanawiałam się, czy ja nie oszalałam, czy tylko ja się tak czuję w tej sytuacji, gdy z zewnątrz cały czas słyszałam pytania, jak długo mam zamiar tak się czuć, czy wyznaczyłam sobie datę końca swojej żałoby, gdzie ona już była tak naprawdę podwójna, a nawet potrójna. I ja w tym wszystkim czułam się tak niezrozumiana, a w tej książce oprócz takich dowodów medycznych na to, jak kobiety czują się po stracie dziecka w pierwszym trymestrze, w drugim, trzecim czy w okresie okołoporodowym, przeczytałam też piękne świadectwa, piękne historie kobiet, które straciły swoje dzieci. Ja wtedy po raz pierwszy poczułam, że ja nie zwariowałam, że ja się mogę tak czuć, że ja mam prawo się tak czuć. Ja nawet do dziś nie przeczytałam wszystkich tych historii, gdyż to było dla mnie zbyt trudne, ale już kilka z nich sprawiło, że ja wiedziałam, że poczułam taką nadzieję, że oczywiście tej wyrwy w moim sercu, która jest roztrzaskane na milion kawałków, nic nie uzupełni i że nawet jak je posklejam, to takie dziurki w tym wazonie będą, ale że jest szansa na to, że ten wazon da się zlepić i uda się żyć dalej. Najbardziej pomocne było nie banie się mnie. To znaczy, kiedy ktoś nie... były takie sytuacje, kiedy wchodziłam do pomieszczenia i wszyscy milkli. No to było najgorsze. I najbardziej pomocne dla mnie było to, kiedy ktoś starał się potraktować tą sytuację tak samo, jak potraktowałby każdą inną śmierć. Czyli przytulił mnie, powiedział, że jest mu przykro, że mnie to spotkało. I kiedy pozwalał mi na przeżywanie tego, co przeżywam, czyli na przykład nie negował moich uczuć, jak mówiłam o tym na przykład, to nie mówił, już o tym nie mów, tylko pozwalał mi powiedzieć tyle, ile chce. Nawet jeśli to było 15 raz w kółko to samo. Albo kiedy pozwalano mi się popłakać tak bardzo, jak chcę, kiedy chcę. To najbardziej pomocna była akceptacja wszystkiego, co za tym idzie. Chyba ten blok, gdzie faktycznie on się później zmaterializował pod postacią książki Rycerzyk. Taki pamiętnik pisany trochę naszym językiem, trochę z perspektywy naszego Krzysia, żeby odciążyć emocje. On właśnie jest, mimo ciężkiej tematyki, pisany lekko. Później się dobrze podziało, że gdzieś tam zupełnie przypadkowe wyrzucenie emocji na blogu stało się jakąś cegiełką pomocy, bo w tym momencie nasz rycerzyk jest na aukcji, stałej aukcji dla się pomaga, dla dzieciaków z hospicjum. Więc jeśli chodzi o mój taki wyładunek, rozładunek emocjonalny, to na pewno było to pisanie bloga. Później to poszło dalej, bo ja faktycznie pomogłam sobie wytłumaczyć to, co się stało, żeby to, co się stało złego, mimo wszystko z ogromnym poczuciem takiej życiowej pustki i tęsknoty, której no, nic nie zastąpi, chcę to przekuć w dobro i dlatego później wyszłam właśnie z kolejnym blogiem, który jest nielubiany przez to macierzyństwo wiecznie zmęczonych, niewyspanych mam, które bardzo się utożsamiają z tym ciągłym jęczeniem na temat tego, że trzeba się tak, a nie inaczej dostosować do wymogów dziecka. Ja też taką mamą jestem. Ja też jęczę, też jestem niewyspana i też mam te same problemy, co inne mamy, ale troszeczkę odwracam perspektywę, tak? Bo wiem, że we mnie jest ta ogromna wdzięczność teraz za to, że no, doczekałam się happy endu w postaci dwóch córeczek. No i chcę odczarować ten macierzyński świat, żeby to celebruj było takie codzienne, nie takie i od święta i codzienne, może tak. Natomiast pomogło mi też, jeśli chodzi o już sam tam i wtedy, taka troszeczkę się cofając, tak, pomogła mi wiara, taka w dwóch wymiarach. Wewnętrzna wiara w to, że Krzysiu da radę, że jutro się zobaczymy i że my wyjdziemy do tego domu. I to była taka mocna determinacja, że dobrze, że nie słyszałeś naszych dysput z lekarzami. I nam wtedy pomagało to przekonanie, że nie, że on musi zobaczyć dom, który na niego czeka. I to właściwie nie jego wyzdrowienie, a
to bycie w domu i zapewnienie mu tam wszelkiego komfortu było dla nas już tym zwycięstwem. I to nam bardzo pomogło. Natomiast później, w momencie, jak Krzyś nie zmarł jakby na swoje konkretne dolegliwości, pokonało nas kolejne zapalenie płuc i sepsa, która się wdała w wyniku tych dolegliwości i hospitalizacji. I po prostu to był kolejny ostry zakręt, którego już nie przeszliśmy. I to był już taki moment, kiedy myśmy mu szepnęli do łóżka: synku, ty decyduj, bo widzimy, jak się męczysz, bo widzimy, jak bardzo chcesz, ale nie możemy być takimi egoistami, bo my cię chcemy. My cię chcemy, ale widzimy, ile to cię kosztuje. I wtedy faktycznie, tak jak mówią, dzieci zawsze odchodzą bez rodziców. Odszedł cichutko jak ptaszek w nocy na oddziale. A my wtedy mieliśmy taką kolejny ten wymiar wiary, że on już nie cierpi, gdzieś tam jest, ktokolwiek, gdziekolwiek nad nami czuwa. Może nie pod postacią cherubinków i aniołka, ale gdzieś tam ten wymiar jego jest. Jestem z wami. I przede wszystkim nie można się poddawać. Każdy ma w życiu swoją historię i każdemu życzę, żeby ta historia miała szczęśliwe zakończenie. I każdego dnia dziękuję za to, że moja historia dzisiaj ma prawie rok. Gucio już jest prawie chodzącym, zdrowym, wspaniałym dzieckiem i mimo, że teraz widzę, jak macierzyństwo jest trudne, w ogóle powrót do tej, tak jak też wcześniej rozmawialiśmy, powrót do tego tematu nie jest dla mnie łatwy. Nigdy nie będzie, myślę, że dla nikogo nie jest łatwy. Mimo tego czasu, który minął i mimo tego, że ta historia już jest tak odległa. Niemniej dzięki swojej historii jestem jeszcze bardziej wdzięczna za to, co mam. Za to, że nam się udało. I to w tych takich macierzyńskich trudach paradoksalnie bardzo, bardzo pomaga. Chciałabym takim rodzicom powiedzieć, że najważniejsze jest to, żeby szukali pomocy takiej, jak im pasuje. I że nie zawsze pierwsza osoba, która się pojawi, jakiś specjalista, to jest ten odpowiedni. Że z psychologiem, psychiatrą czy kimkolwiek, czy nawet lekarzem, ginekologiem trzeba po prostu mieć chemię, taką normalną, ludzką chemię i dobrze się czuć w towarzystwie tej osoby. Żeby szukali rozwiązań takich, które im pasują i nie godzili się na to, co ktoś im narzuca. Rodzina, nawet jeżeli mają najlepsze intencje, to oni nie wiedzą do końca, jak powinno się to przeżyć, bo to każdy wie sam, jak jego to dotknęło. No i na pewno chciałabym powiedzieć, żeby mieli nadzieję. Mi 95-letnia ciocia powiedziała miesiąc po naszym tym pierwszym porodzie, która też straciła dziecko, to było chyba jej piąte dziecko, w piątym miesiącu akurat. I to była tajemnica, którą skrywała praktycznie do tego momentu, czyli nikomu nie powiedziała przez tyle lat życia o tym, że straciła dziecko. I powiedziała mi wtedy, że jeszcze będzie pięknie. I ja bym chciała, żeby każdy tak myślał. Większość z was zapewne czuje rozdzierający ból i czuje lęk, że on się nigdy nie skończy. Czuje lęk, że nigdy nie poczujecie się szczęśliwi. I tak naprawdę chciałabym zachęcić was do tego, abyście poszukali wsparcia, czy w książce, czy może wśród innych osób, które przeżyły to samo, bo ja dzisiaj oczywiście, że ja zawsze sobie mówię, że jestem układanką, w której brakuje takich trzech puzelków, ale ja dzisiaj nie tylko bywam, ale dzisiaj jestem szczęśliwa. Starałam się z tej najtrudniejszej w moim życiu lekcji wyciągnąć jak najwięcej dobra dla naszej rodziny.
wychowuje w świadomości tego, że jakie życie jest ważne, jakie jest kruche. Moje dzieci, moich dwóch synków, którzy są na ziemi razem ze mną. Uczę ich wrażliwości, uczę ich troski i tak naprawdę starałam się z tej sytuacji, staraliśmy się z mężem wyciągnąć jak najwięcej dobra. Niesamowicie wzmocniło to też nasze małżeństwo. Były kryzysy, nie powiem, że nie, ale dzisiaj ono jest jeszcze silniejsze. Dzisiaj po prostu czujemy się nierozerwalni. Dzisiaj po prostu... I choć nie zrozumiem na pewno sensu, dlaczego to się stało, i ja już go po prostu nie szukam. Staram się wyciągnąć z tej historii jak najwięcej dobrego dla siebie i dla innych. No i też dlatego jestem tutaj i mówię do ciebie, że jestem przekonana i wierzę to z całego serca, że choć być może dzisiaj czujesz się najgorzej na świecie, to możecie jeszcze być szczęśliwi. Nie bądźcie z tym sami. Chciałabym, żebyście wierzyli w happy end. Mimo, że w niego nie da się czasem wierzyć, bo ja też w tym punkcie byłam. Nie sądziłam, że zasługujemy na bycie spełnionym rodzicem. Bycie spełnioną osobą, bo niekoniecznie zawsze rodzicielstwo musi być tym spełnieniem, tak? Czasem po prostu się nie da. Czasem nie jesteśmy gotowi na alternatywy typu adopcja. Jeśli chodzi o nas, daliśmy sobie czas. Po stracie Krzysia uciekliśmy w Bieszczady, wyizolowaliśmy się, zaczęliśmy sobie kreślić naprawdę na kartce kółkami, strzałkami, grafami nasze nowe cele, przyszłość, co ze sobą zrobić. Na pewno zmieniła się perspektywa myślenia, zmieniły się priorytety. Później jakby w to zapomnienie oddaliśmy się w podróże. Jak wiesz, już nasze jakby historie położnicze zaczęły się dość szybko po ślubie, więc daliśmy sobie chwilę na bycie tym młodym małżeństwem, tak? Z jakąś tam ciężką przeszłością. A później stwierdziliśmy, że chcemy mieć dzieci. Byliśmy w trakcie procesu adopcyjnego, który przerwała wiadomość o ciąży, ponieważ ja z przyczyn medycznych nie mogłam w tym całym procesie uczestniczyć. I później, no to tylko my wiemy, ile stresu ta ciąża wymagała, jakie były nerwy przed każdym badaniem USG i przed samym porodem. Ale stwierdziliśmy, że nie mamy nic do stracenia, że skaczemy na głęboką wodę i tak jesteśmy gotowi. Później druga decyzja o ciąży, która też była całkowicie świadoma. Nie chcieliśmy, żeby nasza córeczka była jedynaczką, była jeszcze gorsza, bo wtedy już mieliśmy coś do stracenia. Otóż mieliśmy to zdrowe dziecko, które bardzo się baliśmy, żeby nie miało rodziców na ojomie u tego, które się narodzi. Jednak gdzieś tam z tyłu głowy była zbyt ciężka świadomość tego, jakie mogą być schorzenia u dzieci, powikłania porodowe, za dużo ojomów zwiedzaliśmy się. Natomiast z perspektywy czasu, z tego skoku na głęboką wodę wyłowiliśmy dwie cudne, zdrowe córeczki, ale tylko dlatego się zdecydowaliśmy, że nie mieliśmy żadnych przeciwwskazań medycznych i oboje pod względem osobowości, gotowości powiedzieliśmy sobie tak. Natomiast nikogo nie namawiam, żeby to było na siłę. Mi się wydaje, że ten czas, tylko ten czas może nas uratować i zmiana tej perspektywy własnej na taką, żeby być szczęśliwym i spełnionym w życiu i go celebrować trochę inaczej niż dotychczas. Pamiętajcie, że oczywiście czas samemu jest potrzebny, czas samemu w pojedynkę, czas samemu z partnerem, z drugim rodzicem, o ile jest to możliwe, czy z bliskimi, czas w samotności. Dajcie sobie prawo do przeżywania tego wszystkiego po swojemu. I jeżeli będziecie na to gotowi, to poszukajcie wsparcia. Jeżeli na początku jest to dla was za dużo, poczytajcie świadectwa innych rodzin, które przeżyły to, co wy, a poczujecie, że nie jesteście sami. I wierzę, że to dam wam ogrom siły.